9 rano, sobota. Na dzisiejszy dzień zapowiadają przelotne opady. Ma być pochmurny dzień, zachmurzenie 99%, ale póki co to słoneczko tutaj próbuje się przebić przez te chmurki. 51% szansa opadów. Najcieplej ma być o 12-23 stopnie. Kwiatuszki sobie jeszcze okazale wyglądają, co mnie bardzo cieszy. Miłej soboty Wam życzę. Takie to moje sobotnie zakupy. Owoce, była promocja na borówkę amerykańską, na winogrono. Jedno 7, drugie bodajże 9. Nie wiem, gdzie ten podziałem paragon, ale tak jakoś było. Twaróg z piątnicy, tłusty, śmietana 18, pomidory malinowe, szynka gotowana. No i tutaj filet z indyka pokrojony w paseczki. Mam do tego paprykę, to coś będzie z tego robione. Proszek, cukier. Dzisiaj kupiłam loda, bo jest tak duszno. Nie, niewyobrażalnie. Deszcz złapał mnie blisko domu, ale to był tak ciepły deszczyk. Oczywiście miałam parasolkę ze sobą, no ale... Ale... Teraz jeszcze pada, widzę. Już teraz tak mży, a tak padał solidnie. No dzisiaj zapowiadali opady, więc nie jestem wcale zdziwiona. Mimo tego wybrałam się na cmentarz, tak jak zawsze, zapalić lampki. No i cóż, i wróciłam sobie spacerkiem. W tamtą stronę pojechałam autobusem, a wróciłam pieszo. To jest taki mój spacer. Dzisiaj przygotowuję ciasto na niedzielę. Będą to wszystkie te składniki, które tutaj pokazuję. Podam przepis na ciasto. 2 jajka plus 1 szklanka cukru ubić. Dodać 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju. To wszystko oczywiście w
wymieszać, wyrobić z tego ciasto. Jak chce się większą porcję, no to, to trzeba zwiększyć, bo to jest mała porcja, na małą blaszkę. Zwiększona porcja to 3 jajka plus 1,5 szklanki cukru, 3 szklanki mąki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, szklanka mleka, szklanka oleju, zapach, cukier waniliowy. A ja będę robiła tą małą porcję, bo nie potrzeba mi więcej. No cóż, biorę się do dzieła. Jajka utarłam z cukrem, jajka w całości razem z białkiem, taki kogel mogel. Do tego teraz dodam mąkę i pozostałe składniki. Przygotowane do pieczenia. Na wierzch dałam borówkę amerykańską. No będę piekła w temperaturze 185 stopni, około 45 minut, góra-dół. Ciasto ładnie wyrosło, czeka do ostygnięcia. Będzie fajne ciasto do niedzielnej kawy. Dobrze, że udało mi się wrócić, patrzcie, aż siwo na wzorzach, na koleje wzorze. No już mi to oddali. No dzisiaj to kłady są duże. No widać niebo. Siwo dosłownie. Też lewa. I z tej strony dosłownie. Lewa. To wyszło pyszne, pulchne. Zobaczcie. Zaraz będzie oczywiście degustacja. Pulchniutkie. Zaraz zrobię kawę i do kawy będzie ciasto. Teraz kawa. Och. Za mocno. Za dużo mi się wlało. No i taką mam. I taki słodki deser. Życie róży. Tekst Jasia, czyli Jan Mus 905. Tego dnia dobry nastrój nie opuszczał róży. Myślała o spotkaniu z Elą. Było jej jakoś żal dziewczyny. Instynktownie czuła, że to Danuta jest przyczyną działań Eli. Z drugiej strony, które dziecko nie chciałoby zgody między rodzicami. Aby nie rozmyślać dalej, postanowiła wyjść na zakupy. Weszła do sklepu z odzieżą, spokojnie oglądała kolekcje damskie i nagle zauważyła Stasia z Elą. Już chciała się oddalić, ale Ela z uśmiechem zaproponowała, by się do nich przyłączyła. Tekst Maria. Nie było czasu na zastanowienie. Staś ruszył w jej stronę, uśmiechając się życzliwie. Miło mi cię widzieć, powiedział, witając się z Różą. Ela wyciągnęła mnie na spacer po galeriach. Jak to ona mówi? Może coś kupimy, powiedziała. Jak do tej pory nic nie wpadło jej w oko, a chodzimy już jakiś czas. Bo to tak jest, odpowiedziała Róża. Ja też nie lubię brać pierwszą rzecz z brzegu i po zakupach. Muszę się trochę zastanowić, a wręcz polubić daną rzecz. O tak, wiem, sam byłem tego świadkiem i nie wiem, czy byś podjęła decyzję, gdybym nie postawił cię przed faktem dokonanym, powiedział Staś. Uśmiechnęli się równocześnie. Ela oglądała następną kolekcję i nie była zbytnio zainteresowana ich rozmową. Takie to było naturalne. Róża poczuła się swobodnie. Do tego stopnia, że zatrzymała się przy Eli, oglądającej fiołkową sukienkę i powiedziała: w tym byłoby ci do twarzy. Piękna sukienka i taka też ty w niej. Ela uśmiechnęła się, wzięła sukienkę i oddaliła się w stronę przymierzalni. Staś z wdzięcznością spojrzał na Różę. Co ty z nią zrobiłaś? Zażartował. Zazwyczaj ona jest kłótliwa i musi postanowić na swoim, powiedział Staś.
Wiesz, z tego co zauważyłam, ona jest dobra. Potrzebuje tylko waszej uwagi. Więcej uwagi niż dotychczas. I ten jej pomysł, jej zachowanie, to wszystko z tego wynika. No ale cóż, dajmy spokój dziewczynie, powiedziała Róża, widząc idącą w ich kierunku Elę. Ta, podchodząc do nich, powiedziała, wskazując na sukienkę, w sam raz na mnie. Róża uśmiechnęła się do niej. To był udany zakup, powiedziała i dodała. No cóż, idę w swoją stronę. Może i ja będę miała trochę szczęścia i coś wyjątkowego zakupię. Trzymajcie się ciepło, dodała i ruszyła w stronę następnych kolekcji. Ciąg dalszy nastąpi. I tradycyjnie zapraszam do pisania i z góry dziękuję za wszystkie wasze teksty, te, które już napisaliście do tej pory i te, które napiszecie w przyszłości. Jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.